Cześć, Marek z tej strony. Zostajemy w Schladming i kolejna trasa ze szczytu Planai. Tym razem będziemy zjeżdżać trasą numer 9. Kończyliśmy trasę numer 7 pod wyciągiem krzesełkowym, żółtym, 8-osobowym. Nim właśnie wyjeżdżamy na górę, dostajemy się właśnie na sam szczyt Planai i będziemy zjeżdżać właśnie trasą numer 9. Tak wygląda szczyt, bardzo fajnie to było widać przed chwileczką. Z lewej strony była kolejka, którą wyjeżdżaliśmy. Tutaj jest kolejka, którą wyjeżdżaliśmy wcześniej przy trasie numer 7. Przejeżdżamy koło niej i zaczynamy naszą trasę 9. Równolegle leci trasa numer 1 i numer 2. Będziemy teraz zjeżdżać w kierunku głównej kolejki, którą wyjeżdża się z samego dołu z Schladming. Widać już jej zabudowania tuż przed nami. I tutaj można powiedzieć, że dwójka, trasa numer 2 odjeżdża nam troszeczkę na lewo, a my trzymając się prawej strony, tak samo się dzieje właśnie z jedynką, a my trzymamy się prawej strony i tutaj widać zabudowania, najpierw restauracji, przy której jak widzicie jest sporo osób, no bo piękna pogoda oczywiście, a obok jest górna stacja gondoli Planai 2. To jest też trasa oczywiście, po której zjeżdżają osoby, które wyjeżdżają Planai 2 gondolą. I tutaj mogą się dostać po prostu do krzesła 8-osobowego, by móc wyjechać na sam szczyt Planai. Z ciekawostek, jak zobaczycie na miniaturę, to możecie zauważyć, że są tam tak zwane sky toilets na samej górze. Dlaczego mówię o nich? Jeżeli będziecie mieli potrzebę, to możecie wejść tam. No i przepiękne przeszklenie jest, oczywiście tylko widoczne w jednym kierunku, więc można podziwiać, co się dzieje naokoło będąc w toalecie. A my tutaj już widzimy dolną stację. Z naszej lewej strony będzie dochodzić trasa 9A, ponieważ zjeżdżając z góry, można było też trzymać się lewej strony, objechać zabudowania gondoli, górną stację, no i wtedy, jeżeli byśmy się trzymali tam później prawej strony, to zjedziemy właśnie w to samo miejsce do stacji dolnej. No i co? Zjeżdżaliśmy z 1902, nasza trasa to było prawie 1200 metrów. Tutaj widzicie właśnie, widać jak wyglądał stok. Różnica poziomów to było 344 metry, średnie nachylenie 25%. Jak zobaczycie, jest troszeczkę kawałków takich, gdzie 30% jest przekroczone. O, tutaj widać nawet po czarnym kolorze. Pozdrawiam na koniec, Marek.